Siema na wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jest kolejny dzień, w którym będziemy zmagać się z Lucyferem tutaj na Palionowie. Zanim jednak, to chcę wam bardzo fajną rzecz pokazać tutaj na Palionowie, którą zbudowałem od poprzedniego odcinka i mam nadzieję, że wam się ona oczywiście spodoba. Zanim jednak wam ją pokażę, to koniecznie stawcie łapkę w górę, ponieważ lecimy jak burza. Każdy odcinek wam się mega podoba i to też widzę, więc łapki w górę. Dajmy sobie jakiś taki cel na przykład. Takie 6000 łapek w górę to będzie naprawdę super. Macie na to czas, dopóki nie zrobię łyka herbaty. Uwaga, łyk herbaty jest zrobiony. Mam nadzieję, że ci się udało, kochany widzu. Jeżeli tak, to pochwal się oczywiście w komentarzu. Zanim przejdziemy, to zapraszam jeszcze oczywiście na moje inne social media, do których linki są w opisie. A ja nie przedłużam, intro. Jesteśmy na Palionowie. Tradycyjnie przed moim domkiem rozpoczynamy jak co odcinek, to już jest, prawda, klasyk. Ale zaczynam tutaj przed moim domkiem dzisiaj nie bez powodu, ponieważ uwaga, usunąłem tą furtkę. Znaczy to akurat nie jest rzecz, którą chciałem wam pokazać, ale tak przy okazji, bo mnie denerwowała, za każdym razem musiałem otwierać, zamykać, uznałem, że jest ona tutaj totalnie niepotrzebna. Jest se płot, ale furtkę już olejmy. W każdym razie, tutaj zawsze zostawiam moje itemy, ale jak widzicie, tych itemów nie ma, bo zbudowałem coś mega fajnego, o czym nie chciałem robić osobnego odcinka, bo trochę nie byłbym w stanie tego jakoś mega długo robić, a po prostu uznałem, że muszę coś takiego zrobić, żeby wam pokazać i ulepszyłem też moje itemy i je naprawiłem, ponieważ miałem tam diamentowe itemy, ale diamentowymi itemami nie można całe życie żyć. Jak widzicie, mamy domek na drzewie. Nie zrobiłem kontentu o tym, jak tam widzicie, już jest kurczę kilo, tutaj pięknie się mieni. Jak widzicie, piękny nas zestawik. Wcześniej to mieliśmy w ekwipunku nie zenchantowane, znaczy zenchantowane, ale nie netherite'owe, a postanowiłem zrobić to dzisiaj właśnie w ten sposób. I mamy super fajne tutaj narzędzia zenchantowane, w sensie to są te same enchanty, co tam były, ale są już netherite'owe, więc kozak, jeszcze musimy zająć się zbroją. No i możecie ogólnie ocenić w komentarzu, jak wam się podoba tutaj, prawda, ten domek na drzewie. No mi się on mega podoba, jest taki fajny, niepozorny i w ogóle go nie widać. A troszkę też tutaj porobiłem różnych rzeczy, żeby to jakoś fajniej wyglądało. No i tu zrobiłem też wejście do tej wieży. To takie szybkie info dzisiaj po prostu, ponieważ to nie jest tematem dzisiejszego odcinka. Dzisiaj chciałem skupić się na tym, żeby pośledzić Lucyfera. Z tego powodu, że wiem, że on tutaj gdzieś się kręcił, więc jakby biorę sobie szybkie dwie poteczki. Dwie poteczki niewidzialne, wyżej tutaj przyjdziemy po więcej. Wezmę elytrę w razie, gdybyśmy musieli uciekać. Ją sobie tutaj gdzieś dam w tym miejscu. Zróbmy coś takiego, może... O, tak będzie lepiej, to jest najlepsze, co może być. Mamy dwie potki, które nam na dzisiaj, mam nadzieję, że wystarczą. A ja lecę od razu w stronę jego domku, ponieważ musimy go pośledzić. Powiedziałem mu, że ma 48 godzin na to, żeby oddać mi Dave'a, w przeciwnym razie zaatakuje go. Więc mija w tym momencie, jak to oglądacie, w sensie, jeżeli przyjdziecie oczywiście na powiadomienie od razu, a na powiadomienie przychodzą tylko ci, co mają subskrypcję i dzwoneczek kliknięty, więc jeżeli tego jeszcze nie ma zrobionego, to koniecznie to zrób. Z tego powodu, że ostatnio tak swoją drogą przekroczyliśmy liczbę 130 tysięcy subskrypcji na tym kanale, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. No i lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Ja chciałbym w tym roku wbić 200 tysięcy, więc jakby się udało, to by było naprawdę mega super, więc możecie mi w tym pomóc. No i dołączyć do ekipy i tutaj razem ze mną, prawda, świetnie się bawić. No i subskrypcja, no to jest właśnie ten sposób, żeby tutaj się dostać, że tak powiem, do tej ekipy. Więc koniecznie zostaw subskrypcję. Dobra, uwaga, lecimy w stronę tego... stoi przed tym domkiem, znaczy przed tym swoim posągiem. Dobra, pijemy od razu tą potę, ponieważ ja już go tutaj widziałem wcześniej. Stoi tam dalej tak jak stał. O, ruszył się, dobra, myślałem, że awczy ciągle, ale jednak żyje. Więc to jest bardzo ważne. Dobra, lecimy za nim, trzeba go pośledzić, zobaczyć, co on tutaj takiego kmini i co on tutaj będzie takiego wydziwiał, ponieważ on na pewno przed nami ukrywa różne dziwne rzeczy i to mi się totalnie nie podoba, ponieważ no jak ktoś przede mną coś ukrywa, to w ogóle ogólnie mi się to nie podoba. Ej, dobra, bo on naprawił tą dziurę z tą skrzynią popcorn, czy tam jest załadowana na nowo ta pułapka? Ej, to by było totalnie dziwne, gdyby była załadowana. No nie chciał mi się na to złapać, więc może ja tego nie będę próbował. No ale dobra, krąży gdzieś tutaj koło tego... koło tego drzewa, na którym ja jestem, o dziwo. Ale... i skacze, bo nic mu kaktusy nie robią. Ej, co jest nie tak? Dobra, ja poza tym zenchantowałem też po to, żeby móc się z nim lać i żeby on mi nic nie zrobił. Dobra, nie widać mnie, już musiałem to sprawdzić. Trzeba by na pewno zrobiłem dobre potki, ale zrobiłem dobre. Dobra, gdzie on pobiegł? Gdzie on pobiegł? Ej, znikł. A nie, tam jest. Jak on tak szybko tam przeszedł? Ej, co jest grane? Czy on perłą tam się rzucił? Chyba tak, bo innego rozwiązania tego nie widzę. Dobra, chowamy się za trzciną. Nie widzisz mnie.
Ja się rozgląda się, ale dobra, nie widzi mnie. Trzeba być po cichu, żeby nie widział też moich kroków, które za mną się robią. Dobra, przebieg koło mnie totalnie, ale nie widzi mnie, nie słyszy. Dobra, on perłami się przemieszcza. To nie jest dobra informacja. Z tego powodu, że jeżeli on ma tutaj w ogóle też ścieżki porobiłem od poprzedniego odcinka, tego, znaczy od, po prostu postanowiłem tutaj coś porobić, tak żeby to upiększyć, ale to nieważne. Ej, bo rzuca perłami gdzieś! Ja nie będę w stanie za nim tak szybko lecieć, jak ja nie mam pereł. Mam tylko tą elytrę, ale dobra, póki co to widzę, gdzie on biegnie. Więc musimy lecieć za nim, żeby być ciągle na bieżąco z tym, co on robi, bo jeżeli go stracimy z oczu, to jest koniec. A podejrzanie, zwiedza to palionowo. Chodzi tu po nim. Dobra, patrzy się tutaj na tą zatokę. Ta zatoka swoją drogą jest mega ładna, więc jakby ja podziwiam, ale dobra, on znowu tam w tamtą stronę leci. Dlaczego on tam biegnie? Nie, dobra, musimy to ogarnąć. Ej, co to jest? Czy on tam ma jakiś kemping swój? Ej, czy to jest jakiś jego kemping? Ej, co jest grane? Czy on tam naprawdę idzie? O kurde, dobra, widzowie, chyba znaleźliśmy jakąś jego siedzibę, ale ja pierwsze to widzę w ogóle, ja nie wiedziałem, że to coś takiego jest. Najgorsze, że ja nie mam pereł, ja muszę normalnie tutaj płynąć. Ej, poszedł na ten kemping, o co chodzi? Dlaczego on tam jest? To jest jego? Ja tego nie rozumiem, widzowie, możecie mi napisać, bo ja nie wiem, naprawdę, przysięgam, pierwszy raz to widzę. Ja nawet nie wiedziałem, że to są takie rzeczy. No ale dobra, czekajcie, wejdźmy tutaj, zobaczmy, co on tutaj ma. Są jakieś, no, kolorystyka czarno-szara, taka w jego klimacie, bym powiedział. W skrzynkach coś jest? Nic nie ma. Nic totalnie, ej dobra, to co to jest za kemping, to nic w skrzynkach nie ma, dobra, nie wiem o co chodzi. Zgubiłem go. Ej, zgubiłem go, gdzie on jest? Ej, co jest grane? No nie, naprawdę tak go straciłem z oczu? Gdzie on pobiegł? Ej, to jest totalnie dziw. Dobra, czekajcie, ja mam nadzieję, że go gdzieś zaraz zobaczę. Ej, no zgubiłem Lucyfera. No rozpłynął mi się przed oczami, przecież on przed chwilą to był w tym kempingu. Czy on tam gdzieś był? Kurczę, nie wiem, mam z widy już. Widzę go. Jest na drzewie tam, o kurde, dobra, lecimy w tamtą stronę. Szkoda, że nie mamy tych slime bootsów czy coś. Kurde, tak tęsknię za tym, to było przecież tak szybko się przemieszczało tym. Że szok, no teraz nie za bardzo mogę użyć elytry, bo on tam może to zobaczyć, jak jest wysoko. Też może usłyszeć tą moją, jak to się nazywa, fajerwerkę, więc lepiej tego nie używać. Ale dobra, musimy się tam dostać jakoś, bo on tutaj coś idzie w stronę mojego domku, tak jakbym mnie obserwował tutaj ciągle. Ja mam nadzieję, że on nie wie o jakichś tutaj moich tajemnicach, kurczę, bo to by było bardzo przykre, gdyby wiedział. Dobra, gdzie on jest? Tam jest na drzewie, jest dobra, lecimy w takim razie na drzewa. Lecimy na drzewa. Dobrze, że on po drzewach chodzi, bo to muszę częściej patrzeć na drzewa, bo ja nie patrzę na drzewa. Gdybym ja go nie śledził, to bym prawdopodobnie go w ogóle nie zauważył. Ej, dobra, bo on tu stoi na tym drzewie. Patrzysz się gdzieś na tą moją zatokę. Co, zazdrościsz? Zazdrościsz, oczywiście, że zazdrościsz tej mojej zatoki. Dobra, co on tak zastygł? Coś tu... Ej, co to jest? Ej, co to jest? Dobra, niech Jose tak stoi tu zastygnięty na razie. Dobra, wypłyniemy tu do góry. Co to jest? Totalnie nie mam pojęcia, co to jest za miejsce. O kurde, on się chyba czegoś spodziewa. Czy nie? Czy sobie pomyśli, że po prostu woda przestała się lać? Nie, to jest podejrzane. Dobra, czekajcie, musimy wyjść tutaj wyżej. Ja nie wiem totalnie, co to jest za miejsce. Ej, tu są takie dziwne rzeczy, że szok. Dobra, na dole. O, perłą tu rzuca, on coś podejrzewa. Czy on tu... To się tu tepnął w to miejsce. Dobra, to jest wszystko podejrzane. Ja już się boję tutaj go bardzo, bo on ewidentnie coś będzie podejrzewał zaraz. Ej, dobra, tam poleciał. Ej, dobra, czekajcie, lecę tam. O, prawie zginąłem, pół serdu. Czy on tam ma jakąś tajną bazę? Ej, co proszę? Że co? Gdzie on tam wszedł? On wszedł se w tą górę normalnie? Że jak? Że co? Ej, ja pierwsze to widzę w ogóle. Ej, dobra, czekajcie, ja tam powinienem pójść chyba za nim. Tu jest jakiś przycisk na górze, kurde. Ej, dobra, no nie ukrył go jakoś mega dobrze. Widziałem go tutaj, mi się rzucił w oczy tak tutaj akurat, ale dobra. Dobra, klikamy tam chyba, wchodzimy, co? Wchodzimy? Nie spodziewa tego, Boże, jak się wystraszyłem. Najlepsze, co można zrobić w momencie, kiedy on ci śledzi, to po prostu siedzieć cicho i zatrzymać się w miejscu. Ja tam się boję wchodzić. Dobra, czekajcie, zanim... Czeka, on się spodziewa. On już wie, że ja go śledzę. On już to wszystko wie. To nie jest dobrze, to jest bardzo źle. Dobra, czekajcie, robimy akcję taką. Uwaga. Czeka z mieczem za rogiem. Wystawał mu miecz, a już chciałem wbiegać. No, teraz bez miecza pewnie jest, no.
Nie wiem, gdzie jest teraz, ale... Dobra, czekajcie, robię test. Stoi tam. Stoi tam za rogiem. Ja tam nie wchodzę, ja się boję go. Ja tam nie wchodzę. Nie wiem. On tam czeka na mnie, będzie chciał mnie zabić. Dobra. Dobra, jesteśmy w środku. Czy on tutaj znikł? Ej, dobra, nie ma go. Ej, to jest akurat dziwne. Ej, dobra, nie wiem gdzie on jest. Idę dalej. Proszę nie. Dobra, co to jest za... Czy on w tym momencie jest w... Dobra. Chowam się, bo się Boga boję. On jest nieobliczalny przecież, kurde. To tak... Nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem totalnie, gdzie on jest. Musimy się zabudowywać, bo ja nie chcę dostać plomby w dziąsło, kurde. Dobra, zróbmy tak. Czy jak ja tu przejść mogę? To jest moja tajna baza w ogóle i on ją odkrył. On wszystkim widział od samego początku. Przecież tak być nie może. Co to ma być w ogóle? To mi się totalnie nie podoba. Dobra, on poszedł ze stąd chyba. Dobra, czyli możemy to... No, zrobię tak po prostu, na wszelki wypadek. Zostaw mnie. Rozwalił to. On jest tak potężny, ja nie wiem. To jest nienormalne. Ej, to... Myślałem, że on tu ma już jakąś tajną bazę swoją. Co? Czy on tu ma jakieś swoje tajne przejście? Wychodzi stamtąd, nie wiem. To jest... Jestem w szoku. Dobra, nie wiem, ja tutaj idę. O kurde, pota mi się skończyła! Zawał! No dlaczego on mnie bije? Czy on mnie widział, czy co? To jest podejrzane, widzowie, to jest podejrzane, ale pobieg. Tak jakby chciał mi coś pokazać. Co jest grane? Ej, czy on tutaj ma wyjście z tej strony? Dobra, on tam będzie znowu czekał na 100%. Tu nie ma żadnego wyjścia, dobra, on ma wyjście ewakuacyjne. Nie ma go, poszedł sesto, dobra. Nie ma go? Dobra, poszedł. Ej, ale totalnie dziwne, ja bym totalnie się nie spodziewał, że tutaj będzie jak... Że tutaj będzie jakaś jego tajna baza. Ej, dobra, gdyby nie to, że jestem niewidzialny, już bym nie żył. On by przecież... Znaczy, nie wiem, w sumie nie może mnie zabić, tak to do tego doszliśmy. Dobra, nieważne. Pośledziliśmy go, wiemy już dużo na jego temat. Mnie to wystarcza. On wie o mojej tajnej bazie, w której przygotowuje się na to, żeby go pokonać. On o tym wie. To jest koniec w tym momencie. Ja muszę zmienić tamtą bazę, przecież on wszystko o niej wie. Chyba, że wykorzystam ją jakoś, żeby go... bardziej, że tak powiem, w konia robić, ale on też już wie, że ja to wiem, więc kurczę, to jest totalna tragedia. Ja się chowam gdzieś tutaj, tutaj mam takie specjalne miejsce na dole, tutaj mam nadzieję, że mnie nigdy nie znajdzie, to donikąd nie prowadzi jeszcze, ale tu w tym momencie kończę odcinek, nie widać mnie, ale dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Napiszcie mi w komentarzu, co ja mam z tym zrobić, ponieważ totalnie nie mam zielonego pojęcia, czy zmieniać mam bazę, czy raczej korzystać z tamtej i liczyć na to, że on będzie, nie wiem totalnie, co mam robić. Dajcie swoje pomysły po prostu w komentarzach. Ja dziękuję wam bardzo za ten odcinek, widzimy się już jutro, trzymajcie się, na razie, pozdro, pa pa!